Ulubiony zwrot mówiący o zatoczeniu koła przez historię, właściwie żeśmy dzisiaj już zdążyli obejrzeć. Wszystko zaczęło się ponad 60 lat temu, w czerwcu, potem epizod lipcowy związany ze zwołaniem pierwszego walnego zgromadzenia, potem podjęcie uchwały, potem w sierpniu zatwierdzenie celowości założenia, taki był wymóg, żeby mógł odpowiednio kilka dni później sąd właściwy, sąd rejonowy, zarejestrować statut. Początki i koleje, pierwsze kroki i koleje dalsze są opisane arcyszczegółowo w monografii autorstwa doktora Jerzego Kijowskiego. Dziś nad tą historyczną częścią, tym filmowym, retrospektywnym ujęciu przenosimy się powolutku w lata bliskie teraz, temu momentowi, w którym się spotykamy. Był taki czas w funkcjonowaniu spółdzielni do początku lat 90., iż była molochem. Podzieliła się na początku lat 90., bo taka była wola członków, na dwie duże spółdzielnie. Tę właśnie, o której dziś mówimy, Ostrzeleńską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Spółdzielnię Mieszkaniową Centrum, o której będziemy jedynie kątem oka i kątem monologu mego mówić, wspominać. Jesteśmy na jednym z większych osiedli mieszkaniowych, bo taki jest byt spółdzielczy, taka jest rzeczywistość, takie są realia. Spółdzielnia to ludzie, spółdzielnia to jej członkowie, spółdzielnia to tereny, na których lokale, domy się znajdują i wszelkiego rodzaju urządzenia niezbędne do tego, żeby życie jakoś realizować. To wszystko jest w zasobach spółdzielni. To wszystko składa się na majątek. Ludzie nie. Oczywiście są tym majątkiem materialne wartości, są te boiska, te trawniki, punkty oświetleniowe, drogi i można by wymieniać tutaj je w nieskończoność. Obrazek ten pokazuje nam, iż coś się dzieje, jednak nie tylko same budynki stoją kolorowe. Kilkanaście lat temu rozpoczęta duża praca, duża akcja, trudno nawet nazwać to akcją, wielka robota, jaką wykonała nasza spółdzielnia, robota polegająca na zamalowaniu szarzyzny, podobieństwa do siebie wszystkich budynków podobnych, dlatego że budowano je z tej samej płyty wielkiej, tę samą fakturę mającej. Także jeśli ktoś byłby po spożyciu, mógł pomylić podobny do siebie budynek do drugiego podobnego do siebie budynku, bo przecież nie wszyscy są zdolni do rozpoznawania kolorów. Zdarzają się również tacy, którzy nie mogą rozpoznać. Nie są tylko i wyłącznie, nie odnosi się to tylko do daltonistów. Jesteśmy obserwatorami dużego osiedla nazywanego bądź to imieniem Sienkiewicza, bądź to Modrzejewskiej, a to spór jest nierozwiązywalny. Niemniej jednak między ulicą Modrzejewskiej okalającą to osiedle, a ulicą Stefana Jaracza i poprzecznymi do tych ulic Sienkiewicza, Henryka oraz Zakolem Modrzejewskiej i początkiem Poznańskiej mieści się to wielkie osiedle, jedna z największych sypialni w Ostrołęce. Była przez wiele, wiele lat, będąc zbudowaną w szczerym polu, obiektem szczególnej troski zarówno władz spółdzielczych, władz miejskich. Wystarczy spojrzenie z okiem kamery zawieszonej pod dronem, żeby uzmysłowić sobie, jak wielki jest to obszar, jak wielu ludzi tutaj funkcjonuje. Pojęcie sypialnia równie dobrze odnosi się do innego osiedla usytuowanego wzdłuż ulicy Wincentego Witosa. Z jej charakteru można byłoby raczej tej ulicy nadać imię alei, no bo jest to jej dwór, jezdniowa i wielokierunkowa, ze zjazdami, wjazdami. Obok budowane są nowe obiekty handlowe.
Natomiast to, co szczególnie nas może zajmować, to osiedle, które jest usytuowane przy ulicy wewnętrznej Dzieci Polskich. I tak to osiedle również jest nazwane. Ulica dała nazwę osiedlu Dzieci Polskich, w którym to znajdujemy zarówno budynki mieszkalne, tak sytuowane, jak pozwalają na to normy architektoniczne, także z dodatkowymi urządzeniami, które mają wspomagać funkcjonowanie ludzi tutaj mieszkających. A zatem coraz większa ilość parkingów, miejsc postojowych, bowiem lata, w których budynki stawiane były, a moment, w którym o tym mówimy, to są dwie zupełnie różne epoki. Przed niektórymi tylko budynkami stały maluchy, albo zaporożce, albo jeszcze jakieś inne relikty. Trabanty na przykład, były też trabanty. Natomiast dziś, co każdy z obserwatorów, a mieszkańców szczególnie, może zauważyć, jeden parking czy jedno postojowisko to niekiedy dwa, trzy, a jak w porywach wielu młodych ludzi jest w jednym mieszkaniu, to i więcej aut, dla których niezbędne jest jednak znalezienie się. Dużo czasu i miejsca poświęcono w innej epoce historycznej zapewnieniu warunków garażowania. Stąd nasza spółdzielnia ma ponad 400 miejsc garażowych, z tego lwią część w postaci budynków wartości trwałych, budynków z boksami garażowymi pozbieranymi w kompleksy ciągi. Oglądamy przynajmniej w tym momencie osiedle, które jest po drugiej stronie siedziby Ostrzeleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, może nosić umownie nazwę, imię 600-lecia, choć po sąsiedzku jest również osiedle 600-lecia, które zostało częściowo zaanektowane przez pracowników i spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe byłej celulozy, ostrzeleckich zakładów celulozowo-papierniczych, ale nie tylko. Koegzystencja odbywa się na warunkach absolutnego poszanowania inności jednych i drugich. Rzut oka na najwyższe budynki w tej okolicy, 11-piętrowe, właściwie 12-kondygnacyjne, bo przecież jest parter i 11 jeszcze dodatkowych, które wznoszą się wzdłuż centralnej, osiowej niejako ulicy Ostrołęki, nazywanej w różnych odcinkach różnymi imionami. Więc jest i ulica generała Bogusławskiego, jest ulica Mikołaja Kopernika, jest Henryka Sienkiewicza i Goworowska i Konopnickiej Marii, przy których to ulicach 11 najwyższych budynków w najbliższej okolicy. Najbliżej od nas takie duże stoją tylko w Łomży. W Ostrowie Mazowieckiej nie ma, Różan i Maków nie pokusiły się. Przed nami jest siedziba władz i administracji Ostrzeleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zbudowany dużym nakładem środków, wielki parking i postojowisko, ale nie tylko dla mieszkańców, dla członków spółdzielni, a także dla wielu ludzi, którzy w ciągu dnia, ale i nie tylko w ciągu dnia, pozostawiają swoje cenne auta, swoje cztery kółka pod chmurką. Oglądamy obok siebie zarówno budynki wielorodzinne w konwencji osiedlowej, jak i po sąsiedzku stojące osiedla domów jednorodzinnych, które koegzystują z sobą. Nikt na kogo się nie boczy, no bo nie ma jak nawet. Nie ma powodu do tego, żeby wszczynać jakiekolwiek nieporozumienia bądź konflikty międzysąsiedzkie. Wszystko odbywa się w konwencji wzajemnego poszanowania i absolutnej tolerancji. Obserwujemy na pokazywanym filmie mnóstwo zieleni. Mnóstwo zieleni, może w różnych porach
mogły być te materiały filmowe opracowywane. Niemniej jednak nie było potrzeby malowania trzewników. Jest naturalną koleją rzeczy, iż trawniki są albo piękne i zielone, albo wtedy, gdy mniej litościwa aura, troszeczkę przyłkają. Charakterystyczne dla naszych osiedli jest to, że hołubimy, z dużym pietyzmem odnosimy się do nasadzeń istniejących, do nasadzania drzew nowych, dzięki którym osiedla z natury swojej, może nie produkujące tak dużych ilości dwutlenku węgla, jak to robią obiekty przemysłowe, nie mówię o samolotach czy naszych samochodach, niemniej jednak w osiedlach jest mnóstwo zieleni, która pozwala w sposób dobry, życzliwy dla człowieka realizować swoje cele. Tutaj właśnie można w pełni tego słowa znaczeniu odetchnąć pełną piersią. Do filmowego tytułu brakuje nam wody czystej, bo nie ma tam akurat żadnego strumienia. Wszystkie zostały skwapliwie albo wysuszone, albo zasypane wtedy, kiedy budowano budynki. Natomiast trawa zielona i powietrze są. Są stworzone warunki do tego, by móc zapewnić spokój, ciszę i wypoczynek zarówno maluczkim, średnim, jak i dorosłym.